jest to gotowa masa, której nie trzeba rozcieńczać z wodą, jest gotowa. Otwieramy wiadro i nakładamy. W tym przypadku na płytę. Możemy robić etapami, zrobić część ściany, rzeźbić w niej, a potem kolejną część. Nie należy kłaść na całej ścianie od razu masy i dopiero w niej rzeźbić, raczej tak kawałkami. Poza tym ta masa nie zastyga tak szybko. Mamy jakieś pół godziny do czasu na to, żeby w niej sobie porzeźbić. Nawet możemy ją zdjąć i jeszcze raz położyć. Tą masę nakładamy do grubości 2-3 mm. To jest maks raczej. Staramy się. Później może nam gdzieś pękać, odszczypywać. Raczej 2-3 mm. No i teraz po nałożeniu staramy się jakiś wzór uzyskać. Ja tu się będę posiłkować dwiema szpachelkami. Tynk możemy zabarwić w kolorze. Pozwala to na uzyskanie już struktury w kolorze i też w przypadku uszczypania jakiegoś czy uderzenia, jeżeli gdzieś nam się odłupie kawałek, to zostaje masa w kolorze, nie prześwituje żadna biel i praktycznie jest to niezauważalne, że gdzieś tam się nam kawałeczek uszczypał. Teraz patką rozcieram ten wzór. Tworzy to dodatkowe efekty. Ta próbka wyschnie na pewno w ciągu doby, natomiast na ścianie może to do 2 dni potrwać. Jeżeli jest sucho w miarę, no to ta masa będzie, jest wietrzone pomieszczenie, to wyschnie szybko. A jeżeli jest duża wilgotność na dworze, no to troszkę to może trwać. Taśmę, która nam wydziela miejsce, trzeba oderwać po zakończeniu pracy, bo jak zastygnie, to wtedy możemy, odrywając ją, oderwać też troszkę struktury. Z wyschniętej masy należy usunąć te takie różne drobiazgi, które mogą nam się uszczypać, więc robimy to papierem ściernym. Omiatamy skórzu z pyłu. Jeżeli jest dużo pyłu, możemy zagruntować tą masę. My na tej małej próbce nie będziemy tego gruntować. Oklejam tą część, którą będę malować, aby kolor mi się nie dostał na resztę ścian. I przystępuję do malowania. Pędzel pozwala nam na dotarcie do tych wszystkich szczelin na fakturze. Lepiej jest jednak takie bardziej strukturalne rzeczy malować pędzlem, ponieważ każdą dziurkę możemy spenetrować idealnie. Po wyschnięciu nałożymy farbę metaliczną, która zwiększy nam efekt tej struktury i pozwoli wydobyć to, co jest najistotniejsze. Kolejna farba, którą nałożymy, to jest metalokryl, metaliczna farba, którą możemy zabarwić na różne kolory. Żeby wydobyć tą strukturę, potrzebuję tylko troszkę tej farby, zrobić taką lekką przecierkę, więc wycieram nadmiar o płytę i jedziemy. Ponieważ ta farba jest metaliczna, ona przy odpowiednim oświetleniu spowoduje, że będzie nam się błyszczała ładnie ta próbka. Można oczywiście to położyć bardziej zakrywająco, ale akurat mi zależy na takim delikatnym dość efekcie w tym przypadku. Odklejamy taśmę i gotowy efekt.